Po wcześniejszym omówieniu tematyki kolejnego vloga z moimi przyjaciółmi YouTuberami, stwierdzam, że mam o czym dzisiaj poopowiadać. A mianowicie chciałbym poruszyć kilka ciekawych tematów zawartych w sześciotomowej powieści Andrzeja Pilipiuka o Kojelenia. Jeżeli jeszcze tego nie czytałaś, czytałeś, to serdecznie polecam, bo powieść jest fantastyczna. W obu tego słowa znaczeniach. Ale chciałbym się skupić na dwóch kwestiach. Kwestia pierwsza. Początek książki opowiada o końcu świata. Ziemia staje w płomieniach, a ludzie dowiadują się o kataklizmie na jakieś dwie godziny przed końcem. Zastanów się, drogi widzu, co zrobiłbyś, gdyby nie było żadnych konsekwencji twoich czynów. Gdybyś wiedział, że czegokolwiek nie zrobisz, nie poniesiesz za to kary. Większość z was na pewno pomyślałaby o rabowaniu, seksie, może nawet gwałcie, morderstwie. Słuchajcie, to jest straszne, ale tak naprawdę jesteśmy jak zwierzęta. Tylko strach przed konsekwencjami trzyma nas w tak zwanych ryzach etyki. W każdym z nas odezwałaby się prawdziwa natura. Większość facetów poszłaby gwałcić i rabować, a kobiety no właśnie co kobiety może niech jakaś wypowie się w komentarzach. Jest jeszcze druga kwestia. Marek i Staszek, dwaj główni bohaterowie, nauczyciel informatyki i jego uczeń nieważne w jakich okolicznościach nie chcę zdradzać fabuły trafiają do XVI wieku. Jak się nie trudno domyślić, ludzie w końcu czytani, wykształceni i jak im się wydawało dużo wiedzący o życiu, gówno o życiu wiedzieli. Nie potrafili zrobić dosłownie nic. Wyobraźcie sobie, że na całej Ziemi wyłączają prąd. Tylko tyle. Nie mówię tu już o całej masie urządzeń wymyślonych w XX i XXI wieku. Przecież to byłaby jakaś masakra. Większość z nas nie wiedziałaby, co ze sobą zrobić. Przecież bez prądu świat dzisiaj nie istnieje. A teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że trafiacie do tego XVI wieku. Mając taką wiedzę, jaką macie w momencie słuchania tych śmiesznych wypocin, jak wykorzystalibyście ją do przeżycia? Wbrew wszelkim pozorom, praktycznie nic, co wiemy, by się nie przydało. Pierwsze, o czym pomyślałem. Stworzyłbym coś, co będzie znane za setki lat, i sprzedał to za fortunę. No ale chwila. Ja umiem tylko korzystać. Nie umiem nic tworzyć. Społeczeństwo konsumentów. Do tego doprowadziła nauka i tak zwany rozwój cywilizacyjny. Myślicie, że magia to bajki dla dzieci? Ja myślę, że magia została po prostu wyparta przez naukę. Uff, dobra. Dzięki za wysłuchanie, o ile wysłuchaliście. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, ale pamiętajcie, że chodzi tylko o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.